O świcie 9 kwietnia radosne dzwony na wieży Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie obwieściły całemu miastu dobrą nowinę. Dokładnie o 7 rano rozpoczęła się procesja rezurekcyjna wokół katedry, której przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, niosąc Najświętszy Sakrament. Z przodu ministranci nieśli krzyż z czerwoną stułą, symbolizującą zwycięstwo Jezusa Króla nad władzą śmierci, również figurę Zmartwychwstałego Pana. Katolicy we Lwowie licznie zaświadczyli o swojej wierze w zmartwychwstanie Chrystusa, biorąc udział w procesji rezurekcyjnej. Podczas mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki w swoim kazaniu wezwał wszystkich wiernych do niesienia prawdy o zmartwychwstaniu w ich codzienne życie, w ich rodziny i środowiska, zwłaszcza tam, gdzie jest dzisiaj ból i cierpienie. Metropolita zwrócił szczególną uwagę na wydarzenie zmartwychwstania, które w czasie wojny nabiera szczególnego znaczenia. W takich to okolicznościach kolejny raz w życiu razem z Piotrem, Janem i kobietami stajemy przy pustym grobie i zaglądamy do środka, by powiedzieć: nie ma go tu, zmartwychwstał. Bo jeśli nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. A dzisiaj wszystko ogłasza, że On żyje. Nasze śpiewy, wspólna modlitwa, bicie dzwonów, wreszcie nasza świąteczna atmosfera. Dzieje się tak, ponieważ zmartwychwstanie Jezusa zawsze było i pozostanie centrum wiary i nauczania Kościoła. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Zmartwychwstanie i życie. Każdy, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Dziękujemy za życzenia. Życzę wam radosnego Alleluja, smacznego święconego i pokój tobie, Ukraino.